Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale rolnikowo.pl. Dzisiaj dalej walczymy z Ruskiem. Dzisiaj będziemy zdejmować koła od rozrządu i będziemy próbować się po prostu dostać do tej płyty, jak wspominałem w poprzednim odcinku. Częściowo już mam przekręcony rozrząd. Pozwoliłem sobie tutaj uruchomić encyklopedię, oryginalne książeczki od Ruska i tutaj mamy cały rozrząd, jak znaki mają się pokrywać. Jeszcze trochę się konsultowałem z moim mechanikiem i tak, na dzień dzisiejszy ma się to tak, że pokrywają mi się znaki tutaj na tym kole od wałka rozrządu i to jest te koło całe pośrednie. Tutaj jest znak P. Tutaj jest koło od napędu pompy wtryskowej i tutaj powinien być znak T. I tak samo się nam pokrywa. Nie wiem, czy to tak uchwycę na kamerze, ale dobra, jest. Tutaj wał korbowy i tutaj znaczek C. Chyba tak, C. Pokrywają się. Jedyne, co nam się nie pokrywa na ten moment, to jest to koło pośrednie, które napędza wałek od przeciwwagi, czy coś takiego, tak to się chyba zwie. A żeby to przekręcić, to ileś razy trzeba kręcić rozrządem, żeby po prostu tak się nam ułożyły znaki na tym kole, żeby pasowały i na wałek tutaj przeciwwagi, i na koło pośrednie, te duże. A więc dostałem takie informacje, że trzeba sobie po prostu zaznaczyć wałek ten przeciwwagi, żeby on się nam nie ruszył w danym momencie i po prostu musimy przestawić sobie, odkręcić to koło. O, źle świecę, źle kameruję, znaczy się. Odkręcić to koło i ustawić tak, jakby miały się zgrywać zęby. I wtedy, jeśli będzie wszystko ok, będzie można przystąpić do demontażu po prostu wszystkich kół zębatych, które no, przeszkadzają, aby zdjąć tą płytę. I tak, wziąłem sobie markera, gdzie ja mam te markiery, dopiero co w rękach miałem. Teraz będę szukał po garażu markera. Ojejku. No i dobra, jest. Ustawimy sobie. Dobra, tutaj zaznaczymy sobie na zębie po prostu, jak to ma mniej więcej być. Powiedzmy, ten sobie zaznaczymy. Ma się pokrywać z tym znakiem, ma się powiedzmy pokrywać. I teraz tak, musimy odbezpieczyć tą blaszkę samokontrującą. No, je będzie trzeba wymienić na nowe. To jest klucz numer 10. To jest 10, dobra, 10. Damy sobie na przepuszce. Klucz numer 10. Odkręcimy to zabezpieczenie. Poszło. Śrubki, żeby nie pokubić. Ktoś tam wspominał w komentarzu, że wpadają do kanału. Zdarza się, nie mówię, że się nie zdarza. No ale wiecie, miałem kiedyś deski. No to ten kanał nie był tak dobrze wentylowany jak teraz. No wiadomo, że coś tam może wpaść, jakaś śrubka czy coś, ale to nie ma problemu.
kratkę się zdejmuje, wchodzi się do środka, schyla się po to, co potrzeba i już mamy. Dobra, śrubkę muszę tu położyć. Pierwszy raz za takie coś się biorę, także ktoś tam jeszcze wspomniał w komentarzu, że że miałem źle włożony fit w pokrywie deka. Może tak być i my będziemy sprawdzać na tym. Będziemy sprawdzać na czym? W katalogu części zobaczymy, no ale dzięki za takie komentarze. Doceniam za podpowiedzi. Okej. Mamy. Na razie to nie świeci. Teraz tak. To trzeba zdjąć. Zdjęliśmy. Zobaczymy jak, w jakim stanie jest tulejka. Nie ma rys, nie jest przytarta. Nie da się tego pomylić, nie da się tego pomylić. Znakami tutaj do mojej strony. Także dobra, i teraz tak. Musi się zgadzać. To musi być tak. I co? I jak to się ma? Tu się znak pokrywa. I tu się znak pokrywa, widzicie? Tutaj jest B i tu też jest B. I jak jest tutaj Y i tu też jest Y, pokażę wam jeszcze na książce. Pokażę wam jeszcze na książce. Wezmę kamerkę. Tak. CC to jest tutaj na wale i kole pośrednim, tym dużym. PP no to jest wałka rozrządu i koła pośredniego. BB to tak jak teraz przed chwilą wspominałem, czyli z tego małego koła pośredniego na koło przeciwwag. Y no to musi tutaj się zgadzać z tym dużym kołem pośrednim i tym małym, co zdejmowaliśmy. No i T, czyli pompa wtryskowa i to koło pośrednie duże. Zgadza się. Teraz możemy co? Możemy teraz w sumie zdjąć pompę olejową i po kolei będziemy demontować koła. To cóż, zabieramy się za robotę. Just don't be ignored, go ask for more.
life, they wanna be like by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself. Trzeba było zdjąć klawiaturę. Trzeba było zdjąć klawiaturę, po prostu wyjąć laski popychaczy i dopiero wtedy można go było wysunąć. No i właśnie dlatego teraz włączyłem kamerkę i staram się go wyjąć. Dobra, jest. Niepotrzebnie go w sumie odkręcałem tutaj z tej śrubki, no ale dobra, będzie go trzeba jakoś później wsadzić, te laski popychaczy, no ale okej, okay, dobra. Zobaczymy jakie, w jakim stanie jest wałek. On nie był wymieniany. W sumie on nie był wymieniany, on był założony taki jaki był w ciągniku. Nie był chyba nawet, nie był szlifowany. Tylko były chyba wymieniane po prostu w środku gniazda pod nim. Patrzcie. Ja pierdzielę. Ale no nic. Zobaczcie tutaj. Ani rys. Kurde, i weźcie, sprzedajcie taki ciągnik. Oj, 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 oj. Dobra. Tu będą trzeba nowe blaszki pozakładać, co tam u biedy. Jest wałek. Nie wiem, kto to poskłada, no ale... Ktoś będzie musiał. No, panewki tutaj są w środku, patrzcie. Nic w ogóle nie przytarte, takie jakie są, takie są. I tam z tyłu, no nie widzę z tyłu, no ale powinno być ok. Dobra, jeszcze mi zostało tylko koło przeciwwagi, muszę... O, przeciwwagi muszę wziąć, no i zdjąć pompę wtryskową. I to będzie wszystko. Odbezpieczymy. Odbezpieczymy czy nie odbezpieczymy? Czy to po prostu mogę... Nie, nie mogę wyjąć. Mogę wyjąć, bo... Bo tam jest ta przeciwwaga. Właśnie. Tam jest ta przeciwwaga z tyłu. Klucz. To co to będzie za klucz? 14? Chyba 14. Są mi komplikacje. Nie mogę zdjąć tego koła. Nie to, że nie mogę, nie mam sprzętu, nie mam takiego malutkiego ściągacza, który by mi tutaj za to koło, że tak powiem, skoczył. No i wziąłem sobie teraz butlę z gazem, nagrzałem je delikatnie, trochę podwadziłem łyżkami. No i poszło. No i jeszcze muszę troszeczkę podwadzić, żeby założyć ten ściągacz, zdjąć go, bo przez tą zębatkę po prostu nie mogę ruszyć tego, nie mogę odkręcić tej płyty. Jeśli nie odkręcę tej płyty, to jestem w czarnej dupie, że tak powiem. No i zapalimy sobie teraz gaz.
Podgrzeję to jeszcze trochę. Niedużo, żeby nie... Kurde. Żeby nie rozhartować tego. Żeby nie rozhartować koła. Taki patent. No i git, mamy. Mamy to. Dobra, muszę sobie gaz zakręcić, bo tu mi się koreczek urwał. Dobra. Butlę odstawimy. No i git. Możemy teraz przystąpić do demontażu tej płyty. For the time to get your mind right, but if you put in the work, you can find the light, alright. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Time's too short to care about what you can't afford. Memories are real. Kurde. I co tutaj? Tu. Wylatywało, tak? Dobrze? Pokazuję? Dobrze. No nic, dobra, mamy zdjęte. Najważniejsze. Teraz zostało czyszczenie. Czyszczenie wszystkiego, skrobanie. I co? Skrobanie. I zakładanie ponownie uszczelki, skręcanie wszystko od nowa. Jeszcze trzeba będzie jechać po kilka śrubek, blaszki. I będziemy modzić. I git, także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba z walki z demontażem. No trochę zeszło mi się, nie robiłem nigdy tego sam. Zawsze ktoś mi tam to pomagał robić. No ale cóż.
Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie, cześć!